Dzisiaj w programie tradycje odpustowe oraz atrakcje miejscowości o nazwie Wiele. Łzy w oczach stają, kiedy człowiek przy tych hejnałach obserwuje tych młodych ludzi. Atrakcje turystyczne niektórych miejscowości na Kaszubach, czyli co nas czeka latem. Wiele propozycji spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale w takim wymiarze artystycznym, rekreacyjnym. Wszystko, co kobieta powinna wiedzieć o ustach. Ostra czerwień szminki pasuje blondynkom o jasnej karnacji. Wybór odcienia kosmetyku powinien być także dostosowany do pory dnia i okazji. Lili Wilczyńska, witam Państwa bardzo gorąco w pierwszym tegorocznym wydaniu programu Przystanek Wakacje. Rozpoczęły się właśnie wakacje i my również rozpoczynamy od tematu iście letniego. Na samym początku odwiedziliśmy Rewę. Dlaczego? Bo to właśnie tam odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Norda, czyli Stowarzyszenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów. Na czym dokładnie polega działalność Stowarzyszenia Norda? Zobaczcie Państwo sami. Stowarzyszone Forum Metropolitarne Norda już po raz drugi organizują rozpoczęcie sezonu turystycznego w formie takiej konferencji. Chcemy zwrócić uwagę na nasze atrakcje turystyczne, na to, jak Kaszuby Północne są zróżnicowane, jakie mamy właśnie atrakcje, jaką ofertę przygotowujemy na lato. I to praktycznie jest teren od Gdyni poprzez Półwysep Helski, poprzez Wejherowo, aż do Łeby. Uważamy, że turysta przyjeżdżający na Kaszuby Północne porusza się po tym terenie i przyjeżdżając na przykład do Gdyni, to chętnie się wybierze do Wejherowa. Przyjeżdżając także do Wejherowa, chętnie pojedzie do Łeby czy na Półwysep. I tutaj mówimy o ofercie turystycznej nie tylko o tych atrakcjach skierowanych do turysty przyjeżdżającego z Polski, ale także do mieszkańców Trójmiasta, do mieszkańców Pomorza. Mamy coraz lepszą infrastrukturę turystyczną, lepsze hotele, pensjonaty, ofertę gastronomiczną i nawet gdyby się tak zdarzyło, czego sobie jasne, że nie życzymy, że ta pogoda byłaby nie najlepsza, no to mamy szereg imprez, obiektów ciekawych, które warto zwiedzić, muzeów, budynków, które prezentują się w sposób wyśmienity. Mamy także teatry, duże imprezy plenerowe, także serdecznie zapraszamy. Jesteśmy ambasadorem własnych projektów i gmin. Tak naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski czy z Europy do nas, nie do końca wiedzą, gdzie się dana gmina zaczyna, kiedy się kończy. To właściwie dla nich nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ta oferta była kompleksowa, żeby była różna też od siebie, żeby można było w krótkim czasie zobaczyć jak najwięcej i to jesteśmy w stanie zagwarantować. Ja chciałabym, żeby Pan nam powiedział kilka słów na temat stowarzyszenia, ponieważ to bardzo ciekawa inicjatywa, a właściwie powstała niedawno, bo można powiedzieć, że 2 lata temu, prawda? Powstała 2 lata temu, my dzisiaj rozmawiamy na temat projektów i promocji turystycznej, natomiast Forum Norda powstało w ramach realizacji wspólnych projektów nie tylko w dziedzinie promocji turystycznej, a także promocji gospodarczej, rozwiązywanie kwestii ekologicznych, choćby zajmujące się segregacją odpadów, kwestia dotycząca polityki energetycznej, sprawy dotyczące edukacji, projektów europejskich. Powstały grupy robocze w ramach Forum Norda, które zajmują się tą tematyką i odbywają się w różnych terminach, co 2, co 3 tygodnie spotkanie konsultacyjne po to, żeby realizować wspólne projekty, rozwiązywać, występować o środki pochodzące z Unii Europejskiej i dzielić się własnymi doświadczeniami.
gminy stowarzyszone właśnie w tym forum. Oprócz tego, że przygotowujemy taką konferencję dla mediów, chcemy zwrócić uwagę właśnie na ten zbliżający się sezon turystyczny, to również wydajemy po raz drugi wspólne materiały promocyjne. W tym roku przygotowaliśmy właśnie na dzisiaj już taką mapę atrakcji Kaszub Północnych w dwóch językach, w języku polskim i angielskim. Także na stronie stronach internetowych, poszczególnych stronach internetowych zamieszczamy, tak jak w zeszłym roku, spot reklamujący nasze Kaszuby Północne, także te materiały promocyjne, mapki. Także wspólnie wydajemy plakaty z kalendarzem imprez. Każda z gmin podaje jedną, dwie największe, tak najciekawsze imprezy w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu i co miesiąc wydajemy właśnie takie plakaty i w naszych miejscowościach je także rozklejamy. Także w zeszłym roku ponad 50 tysięcy takich rozkładanych mapek, w tym roku również podobnej ilości. One będą dystrybuowane w naszych punktach informacji turystycznej. Także uważamy, że każda taka też wspólna promocja napędza nam turystów. Każda z gmin oczywiście zabiega osobiście, walczy o turystę, ale myślę, że jest taka płaszczyzna współpracy, która pomaga nam wszystkim. Już wiemy, na czym dokładnie polega działalność Stowarzyszenia Norda, a niebawem porozmawiamy o letnich atrakcjach miejscowości położonych na północnych Kaszubach. Takich jak Wejherowo, Gdynia, Rewa, Łeba, czy też m.in. gmina Kosakowo. Zobaczymy również, dlaczego warto odwiedzić gminę Liniewo, położoną w południowej części Kaszub, niedaleko Kościerzyny. Zostańcie Państwo z nami. Odpust to jedno z największych wydarzeń dla parafii. Tradycja wystawnego świętowania jest wciąż żywa i kultywowana. Jeden z największych odpustów na Pomorzu odbywa się w niewielkiej miejscowości Wiele, dokąd udaliśmy się z naszą kamerą. Jesteśmy we Wielu, a tłumy, które widzą Państwo za moimi plecami, to wierni, którzy przybyli na rozpoczynający się właśnie odpust. Co roku do Kalwarii Wielewskiej przyjeżdżają tysiące osób, a ta niewielka miejscowość zamienia się w centrum modlitwy dla wiernych z całego kraju. Gospodarzem tego miejsca jest ksiądz proboszcz Jan Flisikowski, dzisiaj niezwykle zajęty, bo gości w swojej parafii prawdziwe tłumy. Domyślam się, że na co dzień nie jest tutaj aż tak strasznie tłoczno. Na co dzień nasza wspólnota liczy 2640 wiernych, więc nas jest bardzo mało, a tych, którzy przybywają tutaj na dwa odpusty, pierwszy kalwaryjski, który dzisiaj przeżywamy, i drugi, tak zwany mniejszy, Matki Bożej Pocieszenia, to rzeczywiście wiele się zapełnia. Dzisiaj jest zakorkowane zupełnie. Dzisiaj też widać, i z czego się cieszymy, dwie nowe pielgrzymki, które po latach wróciły tutaj do Wiela. To jest Legbond, to jest Niedamowo, i z czego się cieszymy. Naprawdę, to się nie da opisać. To serce dosłownie prawie że eksploduje. Za nami jest już bardzo uroczyste i troszeczkę też za sprawą orkiestry huczne przywitanie tych pielgrzymów. Tak, to jest tak zwane szwenkowanie, kiedy witają się krzyże, feretrony, poszczególne sztandary. Także to jest naprawdę, łzy w oczach stają, kiedy człowiek przy tych hejnałach obserwuje tych młodych ludzi, którzy wykonują takie majestatyczne ruchy obrazami. To rzeczywiście w tych stronach
u nas jest obecne. Jest obecne również w Sianowie i Wejherowie, a poza tym no, nie widziałem tego obrzędu. Dziękujemy bardzo. Klaskamy. Proszę profesjonalnie do przejścia do kościoła. Podchodzą chorągwie. Tradycja odpustów jest bardzo głęboko zakorzeniona w kulturze chrześcijańskiej, prawda? Tak, bo tutaj na odpust zniebowstąpienia, kiedy człowiek podchodzi pod krzyż, krzyż, który jest naszym umocnieniem. W starej pieśni religijnej śpiewamy, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, w boleści sercu zadanej. I właśnie w krzyżu szukamy naszego umocnienia, w krzyżu, który ma dwa wymiary. Belka pionowa to łączność z Bogiem, to modlitwa. Ale też to ten drugi wymiar, łączność z drugim człowiekiem. I wtedy krzyż rzeczywiście staje się, jak pisał Norwid, bramą, ale przede wszystkim czerpiąc siły z Ewangelii, krzyż staje się naszym zbawieniem. I dlatego Chrystus, który jest naszą mocą, który cementuje naszą wiarę ze swoją miłością, ona rzeczywiście staje się bardziej wiarygodna w codziennym życiu. I człowiek tylko wtedy, który idzie z krzyżem, który krzyż potrafi właściwie zrozumieć, proszę zobaczyć Chrystusa na krzyżu. Chrystus nie ma zaciśniętych rąk, ma wyciągnięte ramiona i woła do każdego z nas, abyśmy byli przedłużeniem Jego ust, Jego serca, Jego dłoni w codziennym życiu, abyśmy potrafili bardziej się kochać, bardziej sobie przebaczać. I to jest właśnie ta treść, która płynie z Kalwarii, a obraz, który jest w naszym kościele, na który czekamy na Jego koronację, która ma nastąpić w 2015 roku, Maryja, która jest naszą matką pocieszenia, zwłaszcza w chwilach takich trudnych, kiedy mamy wiele niepokojów, ona dodaje nam siły. Zapowiedział ksiądz dzisiaj, że jutro będzie można uzyskać odpust zupełny. Co to oznacza? Ksiądz biskup w roku wiary wyznaczył kilka kościołów w diecezji pelplińskiej, gdzie można zyskać odpust zupełny. Odpust zupełny to jest darowanie kar doczesnych. Człowiek jak popełnia grzechy, w sakramencie pokuty i pojednania, jeśli żałuje, otrzymuje rozgrzeszenie, otrzymuje przebaczenie grzechu, ale pozostaje kara doczesna. Kara doczesna zostaje zgładzona, kiedy zyskujemy odpust zupełny, czyli uczestniczymy w tym wielkim skarbcu Kościoła, z tego skarbca Kościoła świętych, różnych męczenników, my korzystamy. I dlatego, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy ten dar Chrystusowego odpustu, ten dar przebaczenia przejąć i wtedy rzeczywiście możemy nim apostołować. A kto może otrzymać ten odpust? Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej, dlatego za chwilę jest spowiedź święta, żeby ci, którzy jeszcze nie skorzystali, mogli z niej skorzystać. Następnie ten, kto nie ma przywiązania do grzechu, ten, kto złoży wyznanie wiary, ten, kto uczestniczy we mszy świętej i potem przyjmie komunię świętą i pomodli się w intencjach Ojca Świętego. Zgodnie z obietnicą wracamy do atrakcji turystycznych niektórych miejscowości na północnych Kaszubach. Zaczynamy od Wejherowa, Gdyni i Rewy.
Jeżeli chodzi o Wejherowo, to jak zawsze proponujemy nasze zabytki, oczywiście Kalwaria Wejherowska, Park Miejski, Starówka, no ale na lato przygotowujemy zawsze oferty specjalne, czyli są to koncerty letnie w parku, są to wycieczki zorganizowane po Kalwarii, po Starymieście. No i myślę, że taką nowością na pewno będzie już w tym roku czynne nowoczesne Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska i ono oczywiście będzie oferować dużo atrakcji, możliwości spędzenia kulturalnie czasu wolnego mieszkańcom Wejherowa i okolicznych miejscowości, ale także myślę, że będziemy mogli tutaj zachęcić turystów, aby zobaczyli nie tylko sam piękny budynek, ale także na przykład kino letnie. Także myślę, że taka oferta też powstanie właśnie dla tych osób, które przyjeżdżają na Kaszuby Północne i na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na nasz nowy obiekt. Gmina Kosakowo jest gminą, która sąsiaduje z trzema miastami, można powiedzieć, z Dużą Gdynią, z Redą i Rumią oraz gminą Puck. Także jesteśmy takim, oddzielamy te duże miasta od morza, można powiedzieć, bo Gdynia ma kawałek morza, my mamy resztę tego morza. Atrakcją naszą ze względów na sezon to są dwie miejscowości wczasowe nadmorskie. To są Mechelinki i Rewa, które dzisiaj przebywamy. W Rewie są najlepsze warunki windsurfingowe, kitesurfingowe, czyli tych wszystkich deskarzy i innych. To są jedne z najlepszych warunków w Polsce. Ze względu za nami jest taki szpyrk, taki półwysep, który oddziela Zatokę Pucką od Zatoki Gdańskiej i jeżeli nie ma z jednej strony wiatru, to z drugiej strony jest wiatr i zawsze są warunki do surfowania. Poza tym na terenie gminy Kosakowo mamy szereg atrakcji związanych z gospodarowaniem, można powiedzieć. Budujemy w tej chwili największy, można powiedzieć, u nas port rybacki w Mechelinkach za pieniądze unijne, z 16 milionów złotych. Budujemy także hale sportowe, baseny. Basen będzie budowany i gimnazjum oraz w każdej miejscowości mamy boiska, mamy place zabaw. Także przebywający tutaj mieszkańcy, czy sąsiedzi, czy turyści mają co robić, a poza tym jest to bardzo dobre miejsce wypadowe. U nas są noclegi, są hoteliki, pensjonaty, miejsce wypadowe na całe Trójmiasto, więc mamy komunikację miejską na terenie gminy Kosakowo. Można powiedzieć, że Rewa jest taką perełką dla wszystkich miłośników sportów wodnych. Tak, Rewa jest perełką dla miłośników sportów wodnych, ale i także jest miejscem pamięci. Mamy tutaj w Rewie Aleję Zasłużonych Ludzi Morza imieniem Józefa Piłsudskiego i co roku odsłaniamy trzech zasłużonych ludzi, którzy zasłużyli się dla gospodarki, dla historii, dla walki o te tereny. Jest od generała Hallera, poprzez rybaków, poprzez żeglarzy, na przykład Teligie i innych, którzy tutaj mają swoje miejsce, odsłonięte gwiazdy. I to jest taka atrakcja, to jest ogólnokrajowa Aleja Zasłużonych Ludzi Morza, która jest w takiej małej miejscowości. Wspominał Pan również o noclegu, bo to również bardzo ważna rzecz, żeby noclegi, jakieś pensjonaty czy też restauracje były rozwinięte. Tutaj w Rewie wszystko się znajduje. W Rewie jest, nie sposób wymienić w tej chwili, ale w Rewie jest kilkanaście pensjonatów z noclegami. Rozwijamy także w Mechelinkach, się już rozwijają te pensjonaty. Mechelinki teraz mają swoje 5 minut. Proszę nam powiedzieć, gdzie turyści, potencjalni turyści, jeżeli chcą się zapoznać z ofertą Rewy czy też gminy Kosakowo, gdzie mogą, na jaką stronę mogą zajrzeć? Na stronę internetową Kosakowo, www.kosakowo.pl. Poza tym mamy biuro referatu kultury, sportu i turystyki w samej Rewie. Jest siedziba tego biura i tam w sezonie letnim jest całodzienny dyżur i informacja udzielamy.
miasto bardzo znane, każdy kojarzy Gdynię, oczywiście kojarzy się też z plażą, ale nie tylko, bo tam szereg atrakcji, szczególnie latem, prawda? Lato to szczególny czas, w którym przygotowujemy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów wiele propozycji spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale w takim wymiarze artystycznym, rekreacyjnym. Chcemy, żeby to był czas, w którym wykorzystujemy taki wielki kapitał Gdyni, jakim jest położenie nadmorskie i te atrakcje, które co roku cieszą Gdynian. A w tym roku co szczególnie przygotowaliście Państwo na ten sezon turystyczny, który dopiero się rozpoczyna? Zaczynamy z dużym rozmachem Dniami Morza. Potem tradycyjnie Open Air Festival, potem Globaltica, potem Ladies Jazz Festival. Przed nami także wiele koncertów, spotkań. Myślę, że one będą fantastycznie ubogacać czas dla turystów, którzy pojawią się nad polskim morzem. Wierzymy w to, że urlop spędzany nad polskim morzem, czy nad pełnym Bałtykiem, na Półwyspie Helskim, w przepięknych gminach nadmorskich, można ubogacić pobytem w Gdyni, gdzie biorąc udział w bardzo ciekawych wydarzeniach artystycznych sprawią, że będzie to niezapomniany pobyt na polskim wybrzeżu. Właśnie, Gdynia, plaża, koncerty artystyczne, ale to przecież nie wszystko, bo również szeroko rozwinięta baza noclegowa, restauracje, to tego też nie brakuje w Gdyni. To prawda, ale staramy się o tym myśleć w kategoriach właśnie współpracy. Wielkim skarbem Gdyni są sąsiedzi, jest otoczenie, jest to, że możemy działać wspólnie i część turystów wybiera pobyt w Gdyni, część turystów wybiera pobyt w Rewie, część w Łebie, w Władysławowie i tak dalej, i tak dalej. W każdej gminie, która tworzy piękny potencjał, ale razem chcemy też pokazać, że gdziekolwiek, ktokolwiek spędza swój urlop i mieszka, warto rozejrzeć się dookoła, warto poszukać tych atrakcji, które być może zamiedzą, sprawią, że spędzimy ciekawie czas i poznamy kulturę Kaszub, poznamy kulturę Pomorza i urok tego naprawdę jednego z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia skrótu najważniejszych informacji z okolic Wejherowa i z okolic Kościerzyny. Już od początku sierpnia kościelskie targowisko będzie działało w innej formule. Zmiany będą dotyczyły zarówno części spożywczej, jak i przemysłowej. Dotychczas targowisko przemysłowe było zlokalizowane między ulicą Ogrodową a Wojska Polskiego. Teraz handel będzie się odbywał w nowym miejscu. Będzie parking naprzeciwko restauracji Gryf i ulica Ogrodowa, która w dni targowe, czyli we wtorki i w piątki, będzie wyłączona z ruchu i na tej ulicy będzie prowadzony handel. Kończący się właśnie program Mój Rynek, który objął część spożywczą, zakłada, że targowisko będzie czynne przez 3, a nie jak dotychczas 2 dni w tygodniu. Od sierpnia tym dodatkowym dniem ma być sobota. Wszystko zależy jednak od zainteresowania kupców. Jeżeli nie będzie zainteresowania sobotą, może będzie to inny dzień w tygodniu. Na pewno będziemy otwarci na wszystkich, którzy będą chcieli prowadzić tam swoją działalność, sprzedaż. Działanie wyremontowanego placu targowiska ma usprawnić budynek socjalny, w którym znajdą się toalety, ujęcia wody i powierzchnie magazynowe. Długo zapowiadana nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach obowiązuje już od 1 lipca bieżącego roku. Jednak wniosła wiele zamieszania, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla samorządów. Niektóre, mimo zapowiedzi, nie zdążyły się perfekcyjnie przygotować, jak na przykład Warszawa. Inne, jak na przykład Wejherowo, już od długiego czasu przygotowywało się do zmian. Chcemy się do tej całej procedury, do tego całego procesu związanego z segregacją śmieci dobrze przygotować, współuczestniczyć razem z mieszkańcami, żeby to dobrze zafunkcjonowało i uważamy, że sobie z tym poradzimy.
Nie, w okresie przejściowym zawsze będzie jakieś elementy, które trzeba będzie dopracować, ale to jest okres przejściowy. Powinniśmy sobie z tym poradzić. W Wejherowie przygotowania do zmian dotyczących wywozu śmieci trwały ponad rok. W lutym ogłoszono przetarg na wywóz odpadów od mieszkańców miasta. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwie oferty. Od firmy Agora, której oferta opiewała na sumę 10 270 800 zł oraz od Zakładu Usług Komunalnych, który swoją ofertę wycenił na kwotę 9 986 004 zł, wygrał ZUK. Praktycznie już pracujemy, praktycznie już wymieniamy, stawiamy w nowych pergolach przy blokach nowe pojemniki do segregacji. Będziemy wyposażać tak sukcesywnie, ale to są setki, tysiące pojemników. Jak podkreśla prezes Zakładu Usług Komunalnych, wszystko powinno pójść zgodnie z planem. Firmy, które przestają wywozić, będą zabierać swoje pojemniki. My na to miejsce będziemy podstawiać, my bądź właściciele, będziemy podstawiać pojemniki bądź worki. Nie należy się tylko przejmować, to płynnie wszystko przejdzie. Oczywiście, że będą dni z obawami, ale proszę się nie martwić, stawiać worki w miejscach do tego wyznaczonych i na pewno te worki zostaną zabrane. Nawet jeżeli te worki nie będą miały loga, jeżeli nie będą oznaczone, i tak przez Zakład Usług Komunalnych zostaną zabrane i nie ma żadnych obaw. Żeby się nikt nie martwił, będziemy zabierać worki codziennie w tych miejscach, w których one będą, że tak powiem, wpływały na ład. W wszystkich innych zgodnie z harmonogramem. Harmonogram oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie Zakładu Usług Komunalnych www.zugwejherowo.pl. Od poniedziałku od godziny 7 do 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15 na ulicy Obrońców Helu czynne jest biuro obsługi klienta. Zmianie uległy też numery telefonów do Zakładu Usług Komunalnych. Klienci mogą dzwonić pod numer 58 kierunkowy 676 9550. Nareszcie dotarły do nas pozytywne wieści z Kościerskiego Szpitala. Dzieci z działającej w placówce świetlicy zdobyły nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie plastycznym Świat za 100 lat, czyli okiem małego wynalazcy. Konkurs skierowany był do najmłodszych pacjentów szpitali w całym kraju. Do kapituły wpłynęło 50 zgłoszeń, ale właśnie praca dzieci ze świetlicy kościerskiej placówki zwyciężyła w głosowaniu internetowym. Ogromny odzew mieszkańców Kościerzyny, a nawet osób z całego kraju i świata, bardzo zaskoczył koordynującą pracę maluchów Beatę Widzińską. Bardzo to było miłe. Przede wszystkim tu muszę powiedzieć, że Kościerzyna, społeczeństwo Kościerzyny bardzo pozytywnie odpowiedzieli na apel nasz. Wolontariusze i cały tutaj personel też szpitalny. Także każdy udostępniał linka i wszędzie przekazywaliśmy poza granicę, tak jak już mówiłam, naszego państwa. No i praca się podobała i nawet muszę powiedzieć tutaj, że konkurencja też składała nam gratulacje. I taki wyścig był między Wrocławiem a Kościerzyną. No i udało się, jesteśmy przeszczęśliwi. Głównymi twórcami zwycięskiego obrazka była szóstka pacjentów oddziału dziecięcego. W wykonanie włączyły się nie tylko dzieci, ale również wolontariusze i rodzice. Efekt był imponujący, co potwierdza Radek Zalewski, który w imieniu organizatora wręczył zwycięzcom z Kościerzyny nagrodę. Na pewno niezwykła pieczołowitość, która składała się na przygotowanie tej pracy. Naprawdę ona była złożona z tysiąca elementów i byliśmy pod pełnym wrażeniem, że takie dzieło powstało tutaj w świetlicy szpitalnej. Dzięki wygranej, na którą składa się suma 1500 zł, świetlica stanie się bardziej przytulna. Powstaną tu kąciki zabaw dla dzieci, a całe wnętrze zyska nowy, bardziej przyjazny wizerunek. Wszystko po to, by mali pacjenci mogli w tym miejscu choć na chwilę zapomnieć o tym, że znajdują się w szpitalu. Dla wszystkich uczniów zaczęły się już upragnione wakacje. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie połączył zakończenie roku szkolnego z wyjątkową uroczystością – odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej Jerzemu Brzoskowskiemu. Miniony rok był bardzo pracowity, ale również pomyślny dla kościerskiej trójki. Szkoła pozytywnie przeszła wizytację Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Diagnoza szkoły w obszarze jej działalności, w tym współpracy z rodzicami, zakończyła się dużym sukcesem, z czego bardzo cieszy się dyrektor placówki Lidia Walewska. Ponadto szkoła jako jedyna w Kościerzynie wzięła udział w projekcie Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy. To jest projekt dedykowany dla klas piątych szkoły podstawowej i ten projekt jest pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Nasz
prawie 600 szkół, które zgłosiły się do tego projektu. Przyjęto do konkursu 387 zgłoszeń w ramach tego projektu i 68 szkół po eliminacjach konkursowych zdobyło nagrodę, jaką jest obóz żeglarski w Zatoce Puckiej i nasza szkoła również była laureatem tego konkursu i młodzież w czasie wakacji pojedzie na bezpłatny obóz żeglarski właśnie na teren Zatoki Puckiej. Zanim maluchy rozpoczną wypoczywanie, tradycyjnie najlepsi uczniowie otrzymali z rąk wychowawców i pani dyrektor nagrody książkowe. Drugą, nie mniej ważną częścią uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej zmarłemu w 2005 roku Jerzemu Brzaskowskiemu, nauczycielowi, wychowawcy, ratownikowi i działaczowi ratownictwa wodnego. Jej fundatorem jest Romuald Wołoćko, który wraz z Brzaskowskim był prekursorem nauczania pływania w Kościerzynie. To był autentyczny społecznik, który służył ludziom, który cieszył się z dawania. To jest taki altruista. No, widziałem wszystko, jego twarz, jak jakieś tam brawa dostawał czy coś, to cieszył się tym ogromnie razem ze mną. No i on się zasłużył bardzo, przecież ci wszyscy, jak mówiłem, wszyscy, którzy ludzie, którzy dzisiaj mają ogromną wiedzę, jak zachować się w wodzie, albo ci, co pięknie pływają, przecież to jego zasługa. Miejsce, w którym umieszczono tablicę, nie jest przypadkowe. Jerzy Brzaskowski przez wiele lat uczył właśnie w tej szkole. Był również założycielem i opiekunem regionalnego zespołu pieśni i tańca Młoda Kościerzyna. Pan Jerzy Brzaskowski może być takim doskonałym wzorem pasji i chęci dzielenia się swoją wiedzą, swoimi pasjami i umiejętnościami z młodymi ludźmi. Zakładał w szkole zespół Młoda Kościerzyna. Ten zespół ma bogate tradycje. Właśnie niedawno powrócili z takich występów międzynarodowych w Niemczech, gdzie reprezentowali Kościerzynę jako zespół na spotkaniu zespołów folklorystycznych z Europy. Dzieło, które rozpoczął Jerzy Brzaskowski, ma więc swoją kontynuację zarówno w sferze muzycznej, jak i nauki zachowania się w wodzie. A już od 1 lipca nad Jeziorem Gałęźnym rozpoczęła się kolejna letnia szkółka pływania. Prowadzący bezpłatną naukę Romuald Wołoćko ma nadzieję, że kolejka chętnych codziennie o 9 rozpocznie się nad brzegiem jeziora, a zakończy na Kościerskim Rynku. Wizytówką Wiela obok Kalwarii jest kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Znajduje się w nim najcenniejszy zabytek parafii, obraz Matki Bożej Pocieszenia. O tym i o innych skarbach nasza reporterka rozmawiała z księdzem proboszczem Janem Flisikowskim. Kalwaria Wielewska to jedyna kalwaria w diecezji pelplińskiej. Jej budowę rozpoczęto w 1915, a zakończono w 1927 roku. Motywem powstania tej kalwarii był kult Matki Bożej Pocieszenia, której obraz znajduje się w tym oto kościele. Księdze, jaka jest historia tego obrazu? Ten obraz trafił tutaj do nas, do Chojnic. W 1852 roku został przyniesiony. A w ogóle jego geneza jest dosyć ciekawa, bo został namalowany dla zakonu augustianów. W gronie nawet fundatorów znalazł się jeden z ówczesnych biskupów włocławskich. I w Chojnicach, gdzie zakon augustianów ma w regule zresztą troskę o kult Matki Bożej Pocieszenia, pielgrzymowali tutaj stąd Kaszubi, rody kaszubskie i wówczas już on od początku cieszył się wieloma łaskami. Były ślady uzdrowień, ślady pewnych nawróceń duchowych, więc on rzeczywiście, Kaszubi często powtarzali, jeszcze do dziś mówią, idziemy do płecieści, czyli idziemy do naszej pocieszki, do Matki Bożej Pocieszenia w tych chwilach trudnych, ona dodaje nam siły i mocy. No i kasata zakonu spowodowała, że ten obraz został zawieszony w bocznej nawie Fary Chojnickiej. No ale Kaszubi nie mogli zrozumieć, jak to nasza pocieszka
nie ma miejsca w nawie głównej, a wtedy były takie czasy, że proboszcz musiał troszczyć się, żeby mu kościoła nie zamknęli i nie myślał, nie był w stanie myśleć o rozwijaniu kultu maryjnego. No i wówczas przez ponad 30 lat trwały starania. Tutaj ludzie tak bardzo naciskali księdza proboszcza i swojego biskupa chełmińskiego wówczas, że ksiądz, jeden z biskupów chełmińskich, napisał do ówczesnego proboszcza, niech ksiądz proboszcz troszkę pościągnie swoich parafian, bo są niegrzeczni wobec swojego biskupa. A powód był prosty. Były już 3 odpusty. Stolica Apostolska nie zgadzała się, żeby powstał 4. Więc w rezultacie skumulowano odpust świętej Anny, który odsunięto, i wówczas powstał odpust Matki Bożej Pocieszenia. Była okazja, aby ten obraz przenieść, i w 1852 roku ten obraz został przeniesiony w pielgrzymce pieszej z Chojnic. Muszę powiedzieć, że w tym roku kopia tego cudownego obrazu wróci do Chojnic. Będzie zawieszona w bocznej nawie Fary Chojnickiej, a będzie to miało na celu też upamiętnienie pierwszej rocznicy śmierci naszego nieodżałowanego księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi. No i obraz tu od najmłodszych już chwil, najwcześniejszych chwil, kiedy już tutaj był, cieszył się wielkim kultem. I dzisiejsza świątynia, w której jesteśmy, jest świątynią drugą, bo pierwsza była drewniana, ona została rozebrana i ponieważ była za mała, bo ci ludzie to byli wizjonerzy, oni wiedzieli, że tutaj będą przybywały rzesze pielgrzymów, i ksiądz Fetke, który wówczas był proboszczem tej parafii, podjął się budowy tej świątyni. Ona jest niezwykle piękna, chociaż zaniedbana. Myślę, że powoli będziemy przywracali jej blask. Zaczęliśmy od strony zewnętrznej. I te pięknie wykonane freski na ścianach tej świątyni, to jest nawiązanie do tak zwanej Biblii Pauperum. Kiedyś ludzie nie umieli pisać ani czytać, więc trzeba było dotrzeć do nich z Ewangelią. Docierano obrazami i to są właśnie te piękne obrazy. Tutaj mamy na przykład scenę Pana Jezusa z dziećmi, scenę Ostatniej Wieczerzy. To są niezwykłe bogactwa tej świątyni. No i to te wszystkie freski są autorstwa braci Drapieskich, którzy pochodzili z Torunia, a byli pod wpływem szkoły monachijskiej, która wówczas w Europie była najważniejsza. Dzisiaj ten obraz czeka na swój czas koronacji. 2015 rok, chcielibyśmy, aby został poddany koronacji, koronami papieskimi. Mamy nadzieję, że uda się nam to zrealizować. Coraz więcej ludzi tutaj pielgrzymuje. Coraz więcej ludzi tutaj się modli z nami, więc mamy nadzieję, że ten dzień nastąpi w 2015 roku. Obraz to jest zdecydowanie najważniejszy zabytek, ale nie jedyny w tym kościele. Powiedzmy jeszcze, na co warto zwrócić uwagę? Tak jak powiedziałam, na te freski, które są niezwykle bogate. Proszę zobaczyć te wszystkie figurki aniołków, które tutaj są. Wzorcami do namalowania tych twarzy byli wielewianie. Żadna z tych postaci się nie powtarza. To jest też ciekawe. Tak samo na Kalwarii te wszystkie rzeźby to też inspiracją byli ludzie, którzy pochodzili tutaj z Wiela. Także to jest taka bardzo ciekawa rzecz. Poza tym ten ołtarz, który był kiedyś głównym ołtarzem, mamy go po prawej dłoni mojej, w prawej wnęce, w bocznej nawie, to on, ołtarz świętej Anny, kiedyś był ołtarzem głównym. Zresztą parafia była pod wezwaniem świętej Anny. Skąd się wziął Mikołaj? No, taki tytuł obrano. Niewiele z Mikołajem tutaj w kościele jest związane, ale myślę, że czas będzie wreszcie powrócić do tego historycznego tytułu, jaki kiedyś istniał. Sanktuarium Kalwaryjskie Matki Bożej Pocieszenia. A my powracamy do atrakcji turystycznych na Kaszubach. Tym razem zobaczymy, co ciekawego przygotowała Łeba oraz Hel, i odwiedzimy gminę Liniewo położoną w południowej części Kaszub.
Oczywiście, gdy mówimy o północnych Kaszubach, nie może zabraknąć helu. Ja chciałam zapytać o takie najważniejsze atrakcje turystyczne, jakie czekają na turystów w tym sezonie. Na turystów w tym sezonie jak zwykle czeka bardzo dużo atrakcji turystycznych. Powiem szczerze, że musiałbym z Panią rozmawiać godzinę, żeby wszystkie przekazać. W skrócie, chyba najważniejszy, Cypel Helski, czyli zwany początek Polski lub tak zwany koniec Polski, jak kto tam nazywa. Najnowsza nasza inwestycja, czyli pomosty nad Wydmami, które ciągną się na długości kilometra. Latarnia morska, Muzeum Rybołówstwa, oczywiście Fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża z odtworzoną linią kolejową, z zabytkami militarnymi i 45 km ścieżek rowerowych, tras turystycznych. Nordic Walking, który się w tym sezonie już od wiosny bardzo rozwinął. Czyli hel jest idealnym miejscem dla osób, które chcą nie tylko aktywnie, ale również spokojnie spędzić swój urlop. Oczywiście. Powiem szczerze, że zaczęliśmy od zeszłego roku taką kampanię robić w kierunku właśnie nie turysty takiego jednodniowego, od których chce odpocząć tylko na plaży, ale właśnie w kierunku turysty, który ma przyjechać do nas od jesieni do wiosny, do wakacji, gdzie właśnie może spędzić u nas czas aktywnie na rowerze, na Nordic Walking, a nawet na nartach. Oczywiście pobyt turystyczny, urlop gdzieś tam na wakacjach na helu to nie tylko atrakcje typu właśnie aktywność fizyczna, ale również wszelkie bazy noclegowe i gastronomiczne. Te też, rozumiem, są szeroko rozwinięte na helu. Ja muszę tu pochwalić miasto Hel i naszych restauratorów helskich, dlatego że jesteśmy chyba jedną z niewielu miejscowości, gdzie poza sezonem turystycznym typowym, wakacyjnym, mamy otwarte restauracje. Dokładnie na 73 restauracje, bary, kawiarnie, spoza sezonem otwartych jest 20. Więc naprawdę proszę mi wierzyć, poza sezonem można do nas przyjechać, zjeść rybę, odpocząć, wypić dobrą kawę, zjeść dobre ciasto i zobaczyć Hel. Czy chce nam Pan powiedzieć, że Hel żyje również poza okresem letnim? I właśnie tu zaskoczenie. Oczywiście, my naprawdę jesteśmy jednym z niewielu miejscowości naszego, może nie rejonu Pomorza, ale gdzie mamy otwartych bardzo dużo restauracji, które przyciągają nam turystów każdego dnia poza tym sezonem. Może od poniedziałku do piątku w zimę nie widać tak dużo turystów, ale proszę powiedzieć, w weekendy naprawdę turystów jest bardzo dużo. Gdybyśmy się mieli skupić typowo na miesiącach letnich, czyli lipiec i sierpień, co ciekawego przygotowała Łeba? No w tym roku zaczynamy, jeśli chodzi już o lipiec, to zaczynamy generalnie świętem Łeby, tak jak co roku, pochód Orszaku Książęcego, no i później też koncert lokalnych zespołów. W następnej kolejności będziemy mieli w sierpniu już Bezpiecznie nad wodą. To jest impreza, która jest organizowana już we współpracy z Marynarką Wojenną oraz wszystkimi służbami, które zajmują się na ogół bezpieczeństwem, ale już tym szerszym, nie tak tylko lokalnie. W tym roku dołączyło się do Bezpiecznie nad wodą również Citroen oraz Radio Z i będziemy promować jako bezpieczna podróż i bezpieczny wypoczynek na miejscu. Dalej będziemy mieli zlot motocyklowy, już trzeci z rzędu, także serdecznie zapraszamy do nas w sezonie. Myślę, że nie będą Państwo się nudzić w Łebie. Poza tym pogoda u nas zawsze jest, nawet jak jej nie ma. Pogoda jest i bardzo ciekawe atrakcje kulturalne, ale to również szereg atrakcji takich stałych, prawda? Tak, tak. To akurat właśnie jest to miejsce, gdzie rzeczywiście nie idzie się nudzić, bo nawet jak pogody nie ma, to rzeczywiście atrakcje, które lokalni przedsiębiorcy oferują, myślę, że są godne podziwu, bo to jest właśnie Dino Park o nazwie Łeba Park, jest nowy powstały Sea Park, czyli Fokarium, Muzeum Marynistyczne. Oni w tym roku się też rozrośli, bo będą mieli muzeum takie prehistoryczne 3D oraz pokazy multimedialne, które są jedyne w Europie do tej pory w Lizbonie, czyli oni będą drudzy właściwie. Są też inne atrakcje, które rzeczywiście myślę, że są skierowane głównie dla rodzin, czyli Power Park, Tarzan Park oraz nowo powstały Labirynt, gdzie można się fajnie zgubić i odnaleźć. Czyli atrakcje dla całych rodzin. Jak turysta przyjeżdża do miejscowości nadmorskiej, to
mogą go spotkać nie tylko atrakcje turystyczne, ale również musi być przygotowana ta baza noclegowa i gastronomiczna. Rozumiem, że w Łebie ta baza funkcjonuje bardzo dobrze. Ja myślę, że nie mamy się o co martwić, jeśli chodzi o te rzeczy, bo rzeczywiście baza gastronomiczna jest bardzo obszerna, noclegowa również, bo jeśli nie ma miejsc w Łebie, to posiłkujemy się bazą noclegową sąsiedniej gminy, chociażby gminy Wicko. I rzeczywiście szeroko współpracujemy z tą gminą. Mamy, że tak powiem, niedaleko do siebie, czyli możemy się posilać wspólnie turystami. Co prawda nie mamy morza, ale czujemy się też takimi trochę morsami, ponieważ jest to w pasie nadmorskim. Może my jesteśmy tam gdzieś tam zgubionymi po drodze, troszeczkę takimi morsami, ale w każdym razie na pewno mamy dużo jezior. W mojej gminie jest około 20 jezior, dużych, pięknych, wspaniałych, z naturą taką, powiedzmy, jeszcze nienaruszoną, tajemniczą, bo czasem są jakieś grodziska, są jakieś przejścia podziemne, są jakieś tajemnice i one są jeszcze nieodkryte i do tego warto wrócić, warto je zbadać i może te tajemnice nawet odkryć, tak? Do czego serdecznie zapraszam. Prawdę mówiąc, to co roku coś się odkrywa, rozmawia się z ciekawymi ludźmi, którzy mieszkają w tej gminie, nawet się odkrywa często osoby, których się nie znało, a jak się człowiek zagłębi w rozmowę, w jakieś tam historie, to tworzą się nowe światy, nowe zupełnie widnokręgi, nowe historie, które jakby w innej optyce, w innym świetle pokazują to miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wypoczywamy i oczywiście gościmy turystów. Jeszcze na koniec chciałam zapytać Pana o taką bazę, można powiedzieć, noclegową, gastronomiczną, bo jak w każdej miejscowości, gdzie się przyjeżdża, gdzie przyjeżdżają turyści, również tego nie powinno zabraknąć. Jak wygląda to w Gniewie? W Gniewie mamy, jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, masę turystyczną, to piękne kwatery agroturystyczne, które przyjmują swoich oczywiście tutaj pupilków, turystów, gości. Są też pensjonaty. Zachwalę tutaj oczywiście Bajbuza, Neptuna. To są takie perełki. I oczywiście są jeszcze inne miejsca noclegowe, gdzie można wypocząć. Jest takie piękne też miejsce na farmie strusi afrykańskich w Garczynie. Jest to największa farma w ogóle na Pomorzu i w Polsce. W ogóle pierwsza, do której jeździ dużo turystów w sezonie, to kiedyś tam było nawet 20 autokarów, dla nas to jest dużo. I oczywiście staramy się promować jako gminę turystyczną, jako gminę też rolniczą i teraz już z trendem gospodarczym, czyli niebawem też pojawią się nowe odnawialne źródła energii. Na razie nie będę uprzedzać faktów, niech to będzie też tajemnicą dla turystów, żeby coś nowego zobaczyć, ciekawego, jak przyjadą, niebawem. Czyli zachęcamy do osobistego zwiedzania Liniewa. Serdecznie Państwa zapraszam do pięknej, przepięknej gminy Liniewo w powiecie kościelskim, która leży na pograniczu Kociewia i Kaszub. Jest to pomost, który łączy dwie wielkie kultury, Kociewia i Kaszub w jednym. Centrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27.
Masz samochód, mieszkanie lub dom? Chcesz zabezpieczyć finansowo rodzinę? Zapraszamy do agencji ubezpieczeniowej Piomar przy ulicy 3 Maja 9 w Wejherowie. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 18.00. Pomożemy Ci dobrać bardzo tanie ubezpieczenie. Numer telefonu 58 672 2503. Daj się zaprosić do wszystkich sklepów Kościerskiego z Połem. Pozwól nam dbać o Twoją codzienną listę zakupów, a szybko przekonasz się, że u nas pełen koszyk nie oznacza pustego portfela. Wyróżniając naszych klientów, przygotowaliśmy specjalne karty nagradzające punktami za zakupy w ramach ogólnopolskiego programu Z Połem Znaczy Razem. Już od dzisiaj możesz dołączyć do naszych stałych klientów, którzy zyskali i wymienili punkty na bony o wartości 10, 20 i 50 zł. Teraz, robiąc zakupy w naszych sklepach, zyskujemy razem. Ty dodatkowe pieniądze, a my pracę. Szczegóły programu na stronie internetowej www.kościerzyna.spolem.org.pl. Tifo, polska sieć handlowa, oferuje szeroki asortyment nowej i modnej odzieży. Teraz w promocji podkoszulek damski firmy Szata za jedyne 5,50. Figi damskie 3 sztuki, 100% bawełny, 3,99. Podkolanówki damskie, dwie pary, produkt polski, złoty 19. Body niemowlęce, jedyne 4,50. Rajstopy dziecięce firmy Wola za złoty 99. Podkoszulek męski, jedyne 9,99. Zapraszamy, Kościerzyna, ulica Rzemieślnicza 20. Firma Wroński Materiały Budowlane zaprasza do swojej hurtowni w Kłobuczynie. W naszym asortymencie dla wszystkich, którzy budują lub remontują, posiadamy szeroki wybór materiałów ściennych i wykończeniowych, a także beton towarowy. Węgiel gruby, orzech i ekogroszek to z kolei propozycja dla tych, którzy po atrakcyjnych cenach chcą ogrzewać swoje domy. Znajdziesz tu także liczne maszyny i urządzenia do swojej firmy, domu i ogrodu. A wszystko to przywieziemy i rozładujemy tam, gdzie zechcesz. Wroński, Twój partner w budowie. Zapraszamy. Kłobuczyno koło Kościerzyny. Najstarsza kalwaria w Europie powstała na początku XV wieku. Ta we Wielu jest znacznie młodsza. Nie obchodziła jeszcze swoich setnych urodzin. Ale z pewnością każdy, kto ją odwiedzi, będzie pod wrażeniem pięknie usytuowanych na wzgórzach stacji i zmian, jakie zachodzą w tym miejscu. Kalwaria Wielewska zajmuje ogromny obszar. Na jej terenie znajduje się 14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbiarskich, ambona i pustelnia. Pielgrzymi mają zatem co zwiedzać, zwłaszcza że to miejsce przeszło ostatnio gruntowną renowację. Dlaczego Wiele jest tak wyjątkowym miejscem? No to jest pytanie, na które niełatwo w jednym zdaniu z pewnością odpowiedzieć. Mnóstwo czynników, myślę, ma tutaj ogromne znaczenie i decyduje o tym, że Wiele jest miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko w tym naszym subregionie powiatu kościerskiego, zaboru właściwie, ale także jest miejscem, które znakomicie wyróżnia się na mapie województwa pomorskiego i myślę, że również całego kraju. Nie tylko ze względu na to, że właśnie w tym miejscu znajduje się Kalwaria Wielewska,
słynna nie tylko w Polsce, ale również za granicą, ale też ukształtowanie terenu, wspaniała roślinność, fantastyczny krajobraz i piękne jeziora. Miejsce myślę, że jeszcze cały czas nie do końca odkryte. A skupiając się na tej Kalwarii, tutaj zaczyna się całkiem dużo dziać. Tak, no Kalwaria w zasadzie ma stuletnią historię, historię bardzo, bardzo bogatą, historię, która właściwie zaczęła się od księdza Szydzika i dzisiaj czasami wracając do tamtego okresu, do działania tamtych osób, myślenia tamtych osób, odkrywamy, że mieli oni niesamowitą wyobraźnię i byli bardzo przyjemni. Na pewno były to osoby zwyczajne, które też na co dzień na pewno nie mnożyło się w każdym miejscu i zakątku. Były to na pewno osoby, które miały jak zwykle, tak jak każdy z nas dzisiaj ma problemy życia codziennego, na pewno na wiele rzeczy brakowało, a jednak potrafili wznieść się i zainwestować, zbudować Kalwarię, która przyciągnęła też wspaniałych monachińskich artystów i Kalwaria, która dzisiaj po 100 latach myślę, że spełnia czy realizuje oczekiwania i tą myśl, ideę właśnie ich twórców, bo tutaj tak naprawdę przyjeżdżają różne osoby z różnych przysiłków, miast, miasteczek, wiosek, nie tylko ziemi kościerskiej, chojnickiej, tucholskiej, bytowskiej, z Pomorza, aby czerpać siły do realizacji swoich takich codziennych zadań, ale też szukają tej siły ludzie różnych stanów, różnych narodowości. Przyjeżdżają tutaj podczas uroczystości i ludzie będący na urzędach, prawda, i rolnicy, i matki z dzieckiem, z dziećmi, i nauczyciele, księża. Także w zasadzie każdy z nas może tutaj znaleźć coś wyjątkowego. Przede wszystkim odnaleźć możliwość kontaktu ze stwórcą i nabrać sił do swojego działania, odzyskania równowagi, nie tylko tej biologicznej, ale również też tej duchowej. I tutaj bardzo dużo się zmienia, prawda? Bo Kalwaria przeszła pierwszy etap renowacji. Cieszymy się jako parafianie, jako mieszkańcy Wiela tym, iż zrozumienie dla tego wyjątkowego miejsca jest coraz szersze. Pokazały to władze gminy Karsin, pokazują to władze powiatu kościerskiego. Dostrzega te walory też marszałek województwa pomorskiego. Również utrzymujemy wsparcie ze środków centralnych i myślę, że to jest taki dobry prognostyk, iż te działania, które podejmujemy już od wielu, wielu lat, zaczynają profitować w postaci tworzenia ciekawych projektów, które też kończą się dofinansowaniem, stąd też te możliwości, które tutaj, prawda, widzimy, czyli przede wszystkim odnowienie elewacji kościoła, dachu, to jest też renowacja niektórych kaplic i porządkowanie samej Kalwarii. Na pewno nie zamyka to tej długiej listy możliwości i potrzeb, ale jest to na pewno ogromny krok naprzód, bo jesteśmy winni utrzymania tego obiektu, jego świetności naszym ojcom, którzy przekazali nam ten majątek i nie możemy go zmarnować.
piątek programu Przystanek Wakacje będziemy Państwu prezentować poradnik wakacyjny, a w każdy wtorek program pod tytułem Piękna latem. Na czym dokładnie polega? To program poświęcony temu, jak prawidłowo się malować, jakie są rodzaje kosmetyków i jaki z nich najlepiej wybrać, czyli wszystko, co kobieta latem wiedzieć powinna. Każda kobieta chciałaby być piękna, szczególnie latem, a w podkreśleniu walorów urody pomaga często odpowiedni makijaż. Na rynku pojawia się szereg różnych kosmetyków, jest to bardzo różnorodne spektrum i często nie wiemy, jaki kosmetyk wybrać oraz jak odpowiednio malować oczy, usta i temu właśnie służy nasz program Piękna Latem, a ekspertem będzie znana już Państwu z ekranów telewizji Kaszuby dermokosmetyczka Donata Golla. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Donatka również idealnie zna się na makijażu, a my dzisiaj zaczynamy od ust. Na rynku pojawiają się różne preparaty. Jakie są ich zadania? Wszelkie akcesoria kosmetyczne, takie jak szminki, błyszczyki, pomadki, to preparaty, które nie tylko zapewniają ustom ochronę i nawilżenie, ale również nadają im kolor i blask. Takie preparaty do makijażu ust można zakupić w każdej drogerii, ale wiele z nich, na przykład pomadki ochronne, są dostępne tylko i wyłącznie w aptekach. Jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu ust, pomagają nie tylko nam podkreślać walory urody, ale również retuszować jej niedoskonałości. Jeżeli mamy na przykład zbyt małe i zbyt wąskie usta, to wówczas zdecydujmy się na błyszczyk do ust, który je oczywiście uwypukli i optycznie powiększy. Czerwona szminka doda nam seksapilu, a pomadka ochronna nie pomoże na pękanie ust zimą. Szminka, pomadka, błyszczyk, balsam do ust, można się pogubić. Zaczynamy od szminki. Do czego służy? Szminka to kosmetyk w sztywcie, który służy do podkreślania ust i nadawania im koloru. Zależy on od nasycenia pigmentu. Może być on jednolity lub zawierać drobinki brokatu. Aplikuje się je, wysuwając sztyft bezpośrednio z opakowania, bądź nakłada pędzelkiem. Wybór konkretnego koloru szminki jest uzależniony od urody, koloru włosów i cery. Na przykład ostra czerwień szminki pasuje blondynkom o jasnej karnacji. Wybór odcienia kosmetyku powinien być także dostosowany do pory dnia i okazji. Do pracy zalecane są stonowane odcienie, także szminki cieliste, zaś na wieczorowe wyjścia obowiązkowo wyraźne kolory. A jeżeli chodzi o pomadkę, to dla kogo jest przeznaczona i do czego służy? Pomadka to kosmetyk w sztywcie kształtem i wielkością przypominającą szminkę. Jednak zasadnicza różnica między tymi dwoma preparatami jest taka, iż szminka ma podkreślić barwę ust oraz ich kształt. Może także je delikatnie uwypuklić, nadać błysk, a pomadka ma za zadanie nawilżać i regenerować, ochraniać przed czynnikami zewnętrznymi szkodliwymi, przed niskimi temperaturami, a także przed promieniami UV. No właśnie, bardzo popularny jest w ostatnim czasie błyszczyk, a jestem ciekawa, do czego służy właśnie błyszczyk. Błyszczyk jest to kosmetyk, który odpowiada za to, aby nadać ustom błysk, dodać im objętości i sprawić, aby pięknie lśniły, przyciągały właśnie wzrok mężczyzn oraz także oczywiście, aby kobietka mogła czuć się kobieco i sexy sama we własnej skórze. Ciekawe, który z tych kosmetyków jest najczęściej wybierany wśród naszych widzów. Być może sprawdzimy to w kolejnym programie, prawda? Jak najbardziej. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy do oglądania kontynuacji naszych odcinków, w których przedstawimy nie tylko, jak malować usta profesjonalnie szminką, pomadką i błyszczykiem, ale także, jak przygotować usta do tego makijażu i jakie są jego efekty końcowe. Pokażemy również kilka praktycznych porad oraz sprawdzimy, zapytamy naszych widzów, czym najczęściej malują usta. Zapraszamy serdecznie. Pierwszy odcinek Przystanku Wakacje dobiega już powoli do końca. Na zakończenie przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę muzyczną, a jest to utwór pod tytułem Tego nam życzę w wykonaniu Mateusza Krautwurst. Zdradzę tylko Państwu, że część ujęć realizowana była w Wejherowie. Z tyłu za mną widać Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i to właśnie tam była realizowana część ujęć do teledysku. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Marty Garbatowskiej zapraszam już w najbliższy piątek. Do zobaczenia. Opada mgła, w tle lustra szkła, widzę, że jestem sobą. Talizman lat, w nim tyle strat, płynę tą niepogodą. Kruchy jest czas, nie ma już nas, rysuję pamięć tobą.
nie taki sam. Osobno lecz idę już swoją drogą. Pragnęłaś zmian, ogromem ran. Chwilami szczęście liczę. Roku bez łez, ukoić gniew. Kochanie, tego życzę nam. Tego życzę nam. Tego życzę nam. Znów nie wiem, co jest ważne. Dzień tak za dniem ucieka gdzieś. Wszystko to niepoważne. Bogu na złość zrobiłem cel. Chyba mi z tym wygodnie. Przekląłem stres, on zmieniał mnie. Oddycham dziś swobodnie. Tak dawno w nas ten ogień zgasł. Samotne szeptem dłonie chucpowił czas i w oczach blask. Życzę spokoju w głowie nam. Tego życzę nam. Życzę uśmiechu, by oddalił lęk. Może dziecko, bo nadal żyć w sens. Ktoś kocha się, ktoś pokocha.